Cześć, z tej strony Vlad. Kolejny dzień meczowy. Dzisiaj jedziemy na szkockie pastwiska do Edynburga, czyli tak naprawdę nigdzie nie jedziemy, ale idziemy na stadion, na którym wcześniej nie byliśmy. Mecz Pucharu Szkocji, Hibernian Edinburgh kontra Raith Rovers, także zapraszam. Okej, dobra, to jesteśmy na dzielnicy Leaf, niedaleko stadionu. Przejdziemy się tutaj, żeby wam, pokażę wam parę polskich sklepów, co tutaj jest. Pierogi, nie? Najlepsze w mieście. Innych pewnie nie ma. No i mamy kolejny polski przybytek, to jest to w Poland. Kolejny polski sklep. I teraz pokażę wam totalny hit. A co myśleliście, że żabki nie ma w Edynburgu? To jest żabka prowadzona przez Turka. Tutaj, gdzie jest niebieski sklep, sprzedają fajki spod lady z Polski za 5 funtów. Tutaj takie mecze sobie można obejrzeć w barze w tym tygodniu. Dobra, dotarliśmy pod stadion, to czas odebrać bilety. Tylko trzeba zrobić tak, żeby nas auto nie potrąciło. Drużyna Hibernianu zajmuje bodajże 8 pozycję w lidze. Teraz w Premiership, Raith Rovers drudzy w Championship, czyli walczą o awans. Wydaje mi się, że mecz może być na całkiem wysokim poziomie. Wchodzą zawodnicy i główne szychy, także to jest ta główna trybuna. Mecze rozgrywane są od 1893 roku na tym stadionie. Tam mamy halę sław Hipsów. Na tych meczach w Szkocji tak z pół godziny przed meczem się zaczyna cała impreza. Dobra, tu jest bilet. Ale nie zapominajmy o tym, że ja tak naprawdę idę do pracy i muszę tutaj relacje z meczu zdawać, także na meczu nie będę zbyt dużo do was mówić, może po meczu jeszcze pogadamy, no i na razie poczekamy na to, co się będzie dziać. Jeszcze pójdziemy do sklepu firmowego. Piłki Hipsów. Kurczyki. Balony, ołówek, kubki, wszystko. Wszystko, co sobie można tylko wymarzyć. Czekolada Hipsów. Klubowa czekolada za 2,50. Tutaj z tego sezonu taka koszulka 45 funtów. Glory, glory to the Hibis. Takie mają hasło. Tutaj możecie sobie ręcznik kupić, elegancki, dobra jakość. Za dwie dyszki ręcznik. Tutaj koszulki polo 5 razy XL. Taka koszulka 3 dyszki. O, jakiś treningowy staw tutaj. Kibicowskie typowo, Easter Road. Nawet kurteczki są eleganckie, za 6 dyszek taka kurtka. Fajny sklep, lepszy chyba niż na... lepszy niż na... Harpsach. Wycieraczki w kształcie boiska. Tutaj taka bluza oldschoolowa. 25 funtów, to nie tak dużo chyba, stówka. Przy czym tutaj jakieś wyprzedaże, szklaneczki. Jest taką koszulkę z przyceny. 15 funtów zaledwie. Niezbyt dużo.
tutaj taka elegancka, 15 też. Ciekawe, czy to ze względu na rozmiar. Tak w skrócie wygląda sklep. Sklep hipsów. Nie takie bardzo za dwie deszki. Idziemy na mecz. Teraz się poznaję. Thanks. Dobra, teraz coś specjalnego. Kupimy tutaj na kolejny jakiś konkurs breloczek, hipsów i szaliki. Nie będziemy kupować tego w oficjalnym sklepie, bo jest tam drożej, także później to... I'm just doing the vlog for a Polish viewers, like I'm going through the like Scottish stadiums. So, you wanna say something? On the high beach, fuck the hearts. The score is going to be 3-0 to Hibernian, amateur team, sorry, on the hibbies, on the hibs, here we go, 10-0. Weźmiemy sobie to, weźmiemy taki jeden, so can I get one of those please? I weźmiemy jakiś szalik taki, tutaj są za siódemeczkę, może jakiś taki, żeby było coś ze szkockim akcentem, myślę, że ten jest fajny. And this one is 7 as well, yeah? Yes, that's 7. So, okay, so we're gonna take this one as well. Okay, to mamy... Mamy tutaj gadżety. Okay, dobra, to mamy to. Mamy szalik i mamy bryloczek hipsów. Idziemy powoli na mecz. Cheers, guys. Wchodzimy na stadion. Skanujemy bilet, nie przez stadion. Ale my musimy zająć już miejsca, także mamy Q numer setny, to musi być tutaj. Ok, to będzie nasze miejsce dzisiaj. Lepiej chyba trafić nie mogłem. Drużyny wychodzą na boisko, się rozgrzewają. Pierwsi zawodnicy Wraith Rovers. Na razie jeszcze mało kibiców jest, ale myślę, że to się zmieni. Tutaj nie byłem jeszcze na tym stadionie, jak przebudowali tamtą trybunę. Dobra, zobaczymy. Jeśli będzie remis, to później będzie dodatkowy mecz. Dopiero w półfinale i w finale są bodajże karne. Na razie, nie? Zostawiono, chociaż zobaczę, co mogę zrobić na tym. Ale jak
Dobra, oczywiście nie mogą obyć. Jeszcze na szybko po meczu do baru. Zobaczymy, co tutaj jeszcze raz wygrają. A tak tutaj wygląda. To taka moja lokalna knajpa, Brass Monkey się nazywa. Dobra, to już naprawdę na tyle. Nie zapomnijcie komentować filmu, zostawić łapkę w górę i suba. Trzymajcie, cześć.